Przewodnik obywatelski, część pierwsza, to ciekawy, atrakcyjny, dobrze napisany podręcznik dla liceów ogólnokształcących i techników. To jest kontynuacja naszego 25-letniego wysiłku Centrum Edukacji Obywatelskiej, żeby pisać ciekawe podręczniki do edukacji obywatelskiej, do wiedzy o społeczeństwie, ponieważ wierzymy i wydaje nam się, że to coraz bardziej ta wiara znajduje swoje potwierdzenie w rzeczywistości, że życie publiczne jest ciekawe, a co więcej, dotyczy każdego z nas. Jedni z Was, nie wiem, zostaną programistami, inni będą nauczycielami, jeszcze inni będą się rozwijać w zakresie artystycznym. Ktoś założy restaurację, ktoś będzie pracował w przedszkolu. Ale niezależnie od tego, jaki zawód, jakie zajęcia będziecie wykonywali, to będziecie wszyscy obywatelami i obywatelkami. Co więcej, już nimi jesteście. I ten podręcznik właśnie wychodzi z takiej perspektywy. To nie jest tylko porcja jakiejś informacji, chociaż tam jest bardzo dużo ciekawych i nie dla wszystkich oczywistych rzeczy o polskim systemie ustrojowym, o tym, co to w ogóle jest demokracja. Na przykład moje ulubione pytanie, czym się różni demokracja większościowa, czyli taka w modelu greckim, starogreckim, od demokracji współczesnej, demokracji konstytucyjnej, czy też jak inni mówią, liberalnej. Mnie się wydaje, że nawet bardzo wielu polskich polityków i polityczek tego nie wie. Ciekawa jestem, czy wy wiecie. I zachęcam was do tego, żebyście, jeżeli nie, to żebyście się tego dowiedzieli, bo to jest jedno z takich bardzo częstych nieporozumień, z którymi mamy do czynienia na co dzień. No ale tych tematów, dylematów i pytań tam jest znacznie więcej. One są wszystkie z perspektywy młodego człowieka, z perspektywy takich wyborów, których każdy z nas na co dzień dokonuje. Na przykład, czy się w coś angażować, czy nie. Czy jak jest strajk, no akurat nagrywamy to w momencie, kiedy się skończył strajk nauczycielski, czy jak jest strajk nauczycielski, to czy go wspierać, czy być przeciw i jak wyrażać swoje stanowisko w tej sprawie i czy wyrażać. Ja nie dam tu żadnej oczywistej odpowiedzi, chociaż sama mam jakieś zdanie w tej sprawie, ale właśnie to są te pytania, do których zachęcamy i zachęcamy do wspólnego szukania odpowiedzi i myślenia o tym, że czasami są takie problemy i sytuacje, które mogą mieć kilka odpowiedzi, albo że ta odpowiedź jest dobra, którą się da wspólnie wypracować i której wszyscy możemy się trzymać. To jest, ja uwielbiam takie powiedzenie, możesz nie interesować się polityką, ale polityka i tak interesuje się tobą. My czasami tu w Polsce nie mamy świadomości, jak bardzo nasze codzienne życie, nie wiem, biznesowe, edukacja, no tu może teraz nabieramy świadomości, ale no wszystko w naszym życiu, zarobki, podatki, emerytury, przedszkola, żłobki, naprawdę wszystko, jak to jest zależne od tego, jak zorganizujemy swoje życie społeczne, jak wybierzemy władzę, jakie kompetencje te władze mają, kto będzie sprawdzał, na ile te kompetencje wypełniają albo przekraczają, że to jest skomplikowany system i nieinteresowanie się nim oznacza też nierozumienie, że to naprawdę kształtuje nasze życie i nasz los. Także zachęcam Was bardzo do naszego podręcznika. Nauczycieli zachęcam, dlatego że tam jest naprawdę strasznie dużo fajnych pomysłów, jak to u nas, jak to w Centrum Edukacji Obywatelskiej, do organizowania aktywnych, bardzo aktywnych form uczenia się, czyli dyskusji, odgrywania ról, nie wiem, symulacji okrągłego stołu, jaka powinna być Polska, do analizy, nie wiem, tekstów piosenek młodzieżowych, w
właśnie z punktu widzenia wartości demokratycznych i obywatelskiego zaangażowania. Plus jest dużo fajnych ilustracji, trochę dowcipów z naszymi ulubionymi mrówkami obywatelskimi, słownik, bardzo dobry słownik takich pojęć z zakresu życia publicznego, polityki, socjologii, takiego no, jakby podstaw prawa. Także jest co czytać, jest czego się uczyć, jest się o co wspierać. Nawet dla nauczycieli, których jest coraz więcej i których bardzo lubimy i wspieramy, którzy mówią, że podręczniki nie są potrzebne, to myślę, że nawet dla nich posiadanie takiej książki, która jest raczej źródłem inspiracji, a nie informacji do wykucia, może być bardzo dobrą pomocą w fajnym uczeniu. Także bardzo zachęcam i mam nadzieję, że Państwo podzielicie nasz pomysł, że fajnie uczyć się i uczyć innych z ciekawego, bogatego w treści podręcznika. Także miłej lektury, dobrej nauki i w ogóle no, powodzenia nam wszystkim w polskiej szkole.